Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Zaprezentowane zostały prace Jacka Janickiego na wystawie realizowanej w ramach cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej. Stanowią one podsumowanie jubileuszu artysty 50-lecia pracy twórczej. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych, ogólnopolskich oraz plenerach. Możemy powiedzieć, że jest to Nestor wśród tarnowskich artystów plastyków, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Ta wystawa jest wystawą retrospektywną. Znajdują się na niej 69 prac z okresu od 1960 roku po rok 2016. Można powiedzieć, że przez te 50 lat malował różnymi technikami, bo są tu obrazy olejne, są akwarele, pastele, są techniki graficzne, w których on się specjalizuje, gdyż jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa. Stworzył już cykl rysunków graficznych dotyczących Tarnowa i każdy z tych rysunków jest wzbogacony jakby jego taką wizją graficzną. Wystawa będzie czynna do 22 maja. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Artura Gawle. Zdjęcia powstały przy okazji spektaklu Raz, dwa, trzy, szukam. Są one obrazem prac nad przygotowaniami do przedstawienia. Spektakl inspirowany jest autentycznymi wydarzeniami z okresu II wojny światowej, które wydarzyły się w Tarnowie. Wernisaż odbędzie się 11 maja. Wystawa potrwa do 4 czerwca. Tarnowianie będą mieli okazję dowiedzieć się, jakimi narzędziami obserwowali kosmos m.in. Galileusz i Kopernik. Rusza wystawa od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych. Wystawa prezentuje 400 lat ewolucji lunety i teleskopu. Od narzędzia pozwalającego na obserwację nowych zjawisk na niebie do precyzyjnego przyrządu pomiarowego. Tutaj na wystawie jest pokazane kilka różnych teleskopów, począwszy od repliki lunety Galileusza, która jako pierwsza została użyta do obserwacji nieba. Ona użyteczność ma, porównując do dzisiejszych teleskopów, znikomą, ale historyczną wartość olbrzymią. Mamy kilka egzemplarzy lunetek, które były w powszechnym użytku powiedzmy w XVIII-XIX wieku. Mamy też tutaj między innymi stojące za mną bardzo zaawansowane astronomiczne urządzenia, które oferowały bardzo dużą precyzję pomiarów i były używane do badań naukowych przez XIX i XX wiek w Krakowie. Wystawa jest bardzo bogata w treść. Mamy nadzieję, że to nie odstraszy, więc staraliśmy się unikać wzorów i dawać dużo rysunków czy ładnych fotografii. Ale owszem, można tutaj się dowiedzieć bardzo dużo na temat astronomii, na temat historii teleskopu i, no i historii nauki w ogóle. Ekspozycja jest interaktywna. Zwiedzający będą mieli możliwość samodzielnie dokonywać obserwacji przez teleskopy, śledzić zachowanie się promienia świetlnego między soczewkami, a nawet budować lunety typu Galileusza czy Keplera. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura.tarnów.pl.